książka nie tylko o muzyce, to również książka o wolności, bo jazz to jest przecież muzyka wolności. To książka także o historii Polski, bo wszystkie te postaci, które są bohaterami tej właśnie książki, żyły w niezwykle interesujących czasach. Żyły, bo na przykład Zbigniew Kurtycz to przecież były żołnierz armii Andersa. Już nie żyje, ale też są osoby, które wyraźnie zaznaczyły się w historii naszej kultury, jak na przykład Jan Ptaszyn-Wróblewski, legenda polskiego jazzu, albo na Andrzej Dąbrowski, którego piosenki przecież wszyscy znamy. To również historia prywatna tych osób widziana poprzez historię naszego kraju. Na przykład Bogdan Hołownia, wybitny, wielki polski pianista jazzowy, opowiada o swoich rodzicach, o swoim wujku, który był pilotem dywizjonu 302. To również książka o tym, jak powstaje muzyka, bo to jest rzeczywiście bardzo intrygujące. Muzyka z profilu i en face, czyli to, co widzimy, czy słyszymy na pierwszy rzut oka, czy rzut ucha, ale również z profilu, czyli zagłębiamy się troszeczkę w życiorys tych ludzi, w ich życie prywatne. Oczywiście nie zdradzamy wszystkiego, bo to nie jest plotkarska książka, ale myślę, że znajdą Państwo parę ciekawostek. Na przykład, co się stało z marynarką od Milesa Davisa, albo na przykład, czy Ojciec Święty otrzymywał tantiemy. No, wydaje się, że to są pytania intrygujące, no i zapytam się, czy śledztwo w sprawie jazzu już zostało ukończone. Te rozmowy były nagrywane w radiu Vox FM. Radio w ogóle ma to do siebie, że jest kameralniejsze, spokojniejsze, intymniejsze. To pozwoliło też na to, że bohaterowie, myślę, że otworzyli się bardziej, nie myśleli o tym, jak wyglądają, tylko raczej co ciekawego mają do powiedzenia, a mają bardzo dużo ciekawego. Co połączyło? No oczywiście muzyka, to wiadomo, ale też mam taką nieskromne, mam takie wrażenie, że odnaleźli we mnie entuzjastkę jazzu, entuzjastkę ludzi, bo w ogóle kocham swoich rozmówców i staram się, by w rozmowie ze mną zawsze się dobrze czuli, a przez to otworzyli się również dla słuchaczy, a później w przepisaniu dla czytelników. Z każdą z tych osób mam swoje prywatne wspomnienia. Są przecież bohaterowie, których musiałam bardzo długo namawiać, żeby przyszli do radia. Jak na przykład Jan Ptaszyn-Wróblewski, on ma niezwykły życiorys. To jest po prostu niesamowite, co się z nim działo wokół niego, jakie są jego opowieści i wspomnienia. I on wcale nie był taki chętny do tego, by się dzielić z innymi, ale na szczęście zrozumiał, że no to jest wyjątkowa okazja, by dla niektórych niszową czy niepopularną muzykę zaprezentować. I mam nadzieję, chciałabym bardzo, żeby ta rozmowa pokazała, że te rozmowy, ta książka pokazała, że muzyka jazzowa nie jest trudna. Jest to piękna muzyka, która pokazuje, że w każdym z nas tkwi potrzeba improwizacji, bo na tym polega właśnie jazz, że tu się odnajdziemy, że to nie jest coś takiego, co jest niedostępne. Wręcz przeciwnie. To jest muzyka, którą można tańczyć, oczywiście można też śpiewać, ma niesamowity swing rytm. W sumie jazz to puls naszego życia. Serdecznie Państwu polecam tę książkę. Odkryjecie na nowo bohaterów naszej masowej wyobraźni, choć może za mało znanych, więc ja zachęcam do tego, by ich poznać bliżej, ale także zachęcam do tego, by słuchać muzyki jazzowej i potem o niej rozmawiać. Muzyka z profilu i en face, rozmowy o jazzie, Jolanta Fajkowska. Oto ja.